Panie pośle, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy ze stadionami na Euro 2012? Mam powiedzieć prawdę? Tak. Fatalnie albo jeszcze gorzej. Jeśli chodzi o stadiony, to żaden z tych stadionów nie jest odebrany przez UEFA. Oczywiście będą one odebrane warunkowo, ale jest tam bardzo dużo niedoróbek i UEFA, zamknęła stadion we Wrocławiu. W Warszawie teraz się odbędzie drugi mecz 17. Test mecz taki. Jeśli chodzi o Poznań, to już w ogóle gnieje murawa i to jest taki arena bubel. A poza tym, te stadiony kosztują nas podatników 4-5 razy więcej niż podobne odpowiedniki na Ukrainie. Jeśli chodzi o sprawy infrastruktury, to tylko wypada nam zaproponować tym kibicom zagranicznym, żeby pielgrzymki stworzyli na trasie Poznań, Gdańsk i Wrocław, Warszawa, bo chyba szybciej przejdą tę trasę i zdążą na mecz niż przejadą. Pan nazywa stadion w Warszawie Europrzekrętem, stadionem Europrzekrętem. Dlaczego? I nazywam i powiedziałem, że moja noga tam nie postanie do momentu, kiedy prokuratura, być może podczas tej kadencji rządu, ale wątpię, ale jak będzie zmiana władzy, to na pewno prokuratura wyjaśni, dlaczego ten stadion kosztował 500 milionów euro, a podobny stadion w Doniecku, ja mówię sam stadion, nie infrastruktura, kosztował Ukraińców 80 milionów euro, a ten nasz przekręt 500 milionów euro. I to są nasze pieniądze. Teraz wyszły pewne sprawy, które ujrzały światło dzienne, które podpisywali poprzedni ministrowie sportu, jakieś umowy menedżerskie, tajne, przezpoufne, z których wynikało, że prezesi otrzymują milionowe nagrody. A to wszystko są nasze pieniądze. To przecież musi być transparentnie. To nie jest jakiś prywatny właściciel, tylko było to Ministerstwo Sportu, ministrowie sportu. Mam nadzieję, że chociaż teraz to i tak będzie zamiecione wszystko pod dywan, tak jak afera hazardowa. Co afera hazardowa była? Nie było i już. A o co chodzi z dachem na stadionie w Warszawie? A to jest taki dach przeciwsłoneczny. Oni zapomnieli o tym powiedzieć. Dla mnie ten dach nie jest uruchomiony od momentu chyba, kiedy był Platini rok temu. I coś tam się złego dzieje. Jak usłyszałem już, że ten dach może być tylko rozłożony, kiedy jest powyżej plus 5, to jaką cholerę w ogóle to budowano? Przecież to jest ten dach taki na jakiś śniegodeszcz, jak deszcz ze śniegiem pada, żeby to zakryć, żeby boisko ten... Jak tego nie można otworzyć tego dachu, czy rozłożyć przy temperaturze 0 stopni, czy nawet minus, to ja nie wiem, po jaką cholerę to budowano. W tej chwili szukają jakiegoś argumentu, żeby ten dach nie otworzyć, ale dach to jeszcze jest pół biedy. A dlaczego mecz Legia Sewilla odbywa się na Stadionie Narodowym, a nie na Stadionie Legii? Mam nadzieję, że na to odpowie Narodowe Centrum Sportu, bo chyba, że Legia zapłaciła ogromne pieniądze na ten za grę na Stadionie Narodowym. Po cholerę, jak oni mają ładniejszy stadion. Sewilla, jak się sprowadza, to po to, żeby jakieś korzyści mieć. I ta Sewilla też kosztuje. Ja podejrzewam, że tutaj jest pewien taki, powiedzmy, zamysł twórców tego stadionu, którzy muszą chyba drugi raz pokazać krasę tego stadionu fachowcom z UEFA. I mam nadzieję, że powiedzą, ile ich to kosztowało, bo tak samo jak nie wiem, ile kosztowała ta impreza na otwarcie stadionu. Przecież tam nie było biletów, czyli po prostu Warszawa jest taka bogata, że rozdaje jakieś takie suweniry dla swoich kibiców za darmo. I nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro nie mógł się odbyć mecz finału Pucharu Polski 24, to jak nagle, tydzień wcześniej, ten stadion będzie gotowy na mecz Legia Sewilla. Ale to jest czeski film, nikt nic nie wie i nikt nic nie będzie wiedział. Trzeba przykryć tym czymś te przekręty, a na zasadzie skoku na kasę, widać, że to jest kolejny skok na kasę.
I w tym momencie, no coś można zrobić. No, my nic nie możemy zrobić, my tylko możemy to nagłaśniać. Ja nagłaśniam. Mam nadzieję, że tutaj pani minister sportu zabierze głos i wytłumaczy pani, to znaczy odpowie pani na to pytanie, bo ja nie umiem odpowiedzieć. A jakie są plany wykorzystania stadionu po zakończeniu Euro? Ja nie wiem, czy tam nie powinni wrócić ci Wietnamczycy. Bo to chyba byłoby najlepsze wyjście z sytuacji, ponieważ jeśli nie ma takiego grafiku po wspaniałym menedżerze poprzednim, który podał się do dymisji, taki na 2 lata wykorzystanie tego stadionu, czy na rok wykorzystanie, bo ja tylko przypomnę, że żeby ten stadion sam na siebie zarobił, to taki przerób, oczywiście mówię w cudzysłowie, powinien być około 4 milionów kibiców rocznie. Ja z tego co wiem, to jest taka Madonna tylko, no na Madonnie będzie powiedzmy 70 tysięcy, no to trzeba 35 takich Madonnów, nie wiem jak to określić, żeby ten stadion się zwrócił, powiedzmy, żeby sam na siebie zarobił. Poza tym nie wiem jaka będzie dalszy los tej 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni komercyjnej, która nie jest przygotowana w ogóle do komercji, nie jest przygotowana do sprzedaży, bo jakoś ochotników nie ma na to. Czyli jak nie będzie ochotników, to jedynym ratunkiem będą Koreańczycy. Wietnamczycy, przepraszam. A jakie są losy Zdzisława Kręciny dzisiaj? Zdzisław Kręcina, z tego co ja wiem, do dnia dzisiejszego jest sekretarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ został odwołany, jak to się mówi, niezgodnie ze statutem. I już pomijam fakt, że Zdzisław Kręcina pobiera roczną pensję. Przez rok będzie pobierał tą pensję taką, która wynosi chyba około 40 tysięcy złotych. Bo tak jest w kontrakcie. Ja nie wiem, jak to można kontrakt w stowarzyszeniu taki zawierać. No ale już pomijam. Ale odwołanie Zdzisława Kręciny, zresztą stało się ostatnio głośne, nie jest zgodne z prawem i jest to złamanie statutu. Także póki co Zdzisław Kręcina jest sekretarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej.